For most of the 18th century, the Caribbean Sea was a deadly place to sail. Its waters were terrorized by the fearsome Captain Remington. Rumors spread from port to port about Remington's pact with the devil. During his nefarious career, he plundered many ships and murdered even more men. Until the day armed forces finally caught up to him. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, a ponownie z gry od studia Artifex Mundi, czyli Nightmares from the Deep, Wyspa Czaszki. Tak, zapowiada się dość mrocznie i mokro. Gra ogólnie powstała w 2012 roku i również jest przygodówką w stylu Hidden Object, tak jak chyba większość gier od Artifex Mundi, albo nawet wszystkie, nie jestem do końca pewna. W każdym razie w grze wcielamy się podobno we właścicielkę muzeum, która będzie chciała uratować swoją córkę, no i przez to podąży śladami piratów. Bardzo mnie cieszy ogólna tematyka piracka tej gry, bardzo lubię taką tematykę i no zresztą widać chyba po tym, jak bardzo lubię Assassin's Creed Black Flag, bo tam po prostu też bardzo lubię tematykę piratów i wszystko, co z tym związane, mnie tak cieszy. Nie wiem, że po prostu fantastyczna sprawa. Fantastyczna. Także jestem bardzo ciekawa tej gry, jak się ona rozwinie i co ciekawego nam zaprezentuje. Zobaczymy, ponieważ będę grała na ślepo, czyli razem z wami po raz pierwszy będę ją odkrywać. Gra ogólnie ma trzy części. Druga nazywa się Pieśń Syreny, a trzecia Davy Jones. Chciałabym w miarę możliwości nagrać je wszystkie. Jeśli tylko wam się spodoba, będziecie chcieli nadal oglądać gry od Artifex Mundi, to jak najbardziej mogę je dalej nagrywać, bo są w sumie fajne, luźne i takie przyjemne dosyć. Także. Myślę, że to tyle tytułem wstępu. Ja z racji tego, że tutaj mam edycję chyba kolekcjonerską, nie wiem. To będzie dodatkowa przygoda. Nawet nie przeglądałam tego za bardzo, włączyłam ją tylko raz, żeby ustawić wszystkie dźwięki i żeby to bezproblemowo chodziło. Czyli też tu będą jakieś tapety. Tak standardowo. Fajnie. Podoba mi się ten pomysł. I pomysł dodatkowej przygody bardzo. Więc myślę, że przejdziemy tą główną i dodatkową też. Co tu mogę kliknąć? Aha, mogę poruszać meduzami. Fantastyczne. Bardzo podoba mi się to tło. Jest takie naprawdę... Zresztą wszystkie tła malowane tutaj w tych grach od Artifex Mundi są takie bardzo, bardzo fajne. Bardzo ładne. Dobra. Okej, to nie będziemy tutaj przedłużać, tylko zaczynamy grać. Także zapraszam was na nową przygodę w głębinach piracką, być może. Także zaczynamy. Nie ma kary za błędne kliknięcie. Tak, myślę, że tryb normalny w zupełności mi odpowiada. Nie będę się porywać na eksperta. Now 300 years later, Remington's body. O, się coś przycięło. Brzydko. Is being extracted from the depths of his watery grave. Soon, this precious artifact will be on display in the Caribbean Naval Museum. O, proszę, już poznaliśmy naszą
główną bohaterkę. Jesteś kuratorką zbliżającej się wystawy. Powiedz kurierowi, by zabrał skrzynię do sali wystawowej. Może pominiemy samouczek, mniej więcej wiemy, jak działają gry od Artifacts Mundi, więc nie będziemy się tym przejmować. Inwentarz, wszystko wygląda mniej więcej tak samo. Poradnik jest. Mamy również notatki. Jutro otwarcie nowej wystawy naszego muzeum. Przekleństwo mórz. Ciągle jeszcze jest tyle do zrobienia. Całe szczęście, że pomaga mi córka. Główny eksponat nadal jest w drodze i powinien tu dotrzeć dziś wieczorem. Do zrobienia. Zadzwonić do Boba w sprawie nowego sejfu. Kupić coś na obiad. Potwierdzić adres w firmie kurierskiej. Odebrać skrzynię. Okej. Okay. Zadanie. Odbierz wystawę. Dostawę. Jest okej, okay, to jest menu. Co tu mamy? Najstraszliwszy pirat na świecie. Najstraszliwszym piratem na świecie to jestem ja, w Assassin. Po miesiącach przygotowań wystawa o piratach zostanie w końcu jutro otwarta. Okręt w butelce z końca XVIII wieku. Nawet piraci lubili pogłowić się nad czymś od czasu do czasu. No cóż to? Zamknięte. Zaraz, co ja zrobiłam ze swoją kartą magnetyczną? Karta magnetyczna. To jest zapewne córka. Piwnica jest zamknięta. Nie wszędzie wpuszczamy zwiedzających. No ale ty nie jesteś zwiedzająca. Tak, muszę obejrzeć wszystko naokoła, zanim kliknę to, co trzeba. Sure thing, Miss Black. I'll leave the crate at the end of the exhibition hall. Dobrze. Hi, Mom. I just want to sneak a quick peek at this legendary pirate, and then I'll stay out of your hair. Come on, let's check out the crate that okay. just arrived. Chodźmy. Ooh, ile mieczy? Znaczy, szabli. Te szable przykrywają inne ostrza. Powinnam najpierw usunąć te, które znajdują się na wierzchu. To jest zagadka. Złota szabla. Przypuszczalnie ta XVIII-wieczna szabla została... należała do kapitana Henry'ego Remingtona. Okej. Okay. To jest zagadka... czyli standardowa. Proszę bardzo. Mamy szablę. Prawdziwa piracka broń dotarła w samą porę na wystawę. Kapitan Henry Remington. Przerażająca legenda Karaibów. Tu mamy hall, a tu? Cóż tutaj? Do kuratorki muzeum. Ten pistolet skałkowy to cenny zabytek, przypuszczalnie robiony na zamówienie samego kapitana Henry'ego Remingtona. Znaleźliśmy go w pobliżu zwłok kapitana. Mimo, że pistolet był pogrzebany w piachu i uszkodzony przez sól, zdawał się migotać w wodzie. Dziwne. Nurkowie. Miałam szczęście, Remington i jego pistolet w moim muzeum. Takie eksponaty nie trafiają się co dzień. Dziwne, że nie podpisane imieniem i nazwiskiem, no... Ale okej. Okay. Dobra, mamy pistolet. I co tam? There, you're all set. Now, if you don't mind, I'll be on my way. Zadanie wykonane. Okej, jak jest nowe? Nie ma nowych zadań. Pogadajmy. The crate is nailed shut. Do you think we could pry the lid off? With so many tools lying around, I'm sure you can find a crowbar. I'll stay here and keep an eye on the crate. Oh, right. I still have the key card to your office. Here you go. And don't worry, this mummified corpse won't be going anywhere without Zobaczymy. Me. Zobaczymy. Ale przynajmniej oddała nam naszą kartę magnetyczną. Zobaczmy. Własność muzeum. Odporna sosnowa skrzynia zabita gwoździami. Muszę użyć jakiegoś narzędzia, by ją otworzyć. Dobrze. Zaraz to ogarniemy. Przypuszczam, że w tym biurze będzie ten włom.
i otwarte. Ajajaj. Kocham cię, mamo. O, moja kochana córeczka. Dzieciaki dorastają tak szybko. I to jest ona, jak była mała, czy tamta już została babcią? Ja przypuszczam, że ona, jak była mała. Uuu, safe! Nowy safe. Nie znam kodu do nowego safe'u. Jestem pewna, że nasz stróż Bob zostawił go gdzieś w moim biurze. Na pewno położył notatkę w miejscu, które często zaglądam. Muszę poznać kod, otworzyć safe i wyciągnąć z niego cenne przedmioty. Ciekawe, jakie cenne przedmioty? Dobra, musimy zobaczyć, gdzie ten kod może być. Co to jest? To jest jakiś liścik. Droga Saro, zgodnie z tym, co odkryłem, to pudełko należało do kapitana Remingtona. Nie udało mi się go otworzyć, a nie zniósłbym zrobienia tego siłą, nawet jeśli jego zawartość okazałaby się jeszcze cenniejsza. Może tobie uda się rozgryźć zagadkę tego zamka. Pozdrowienia mi Stan. Muzeum Narodowe. Okej. Okay. Zdobione pudełko na biżuterię. Wygląda na to, że do otwarcia pozłaconego zamka potrzebny jest odpowiedni klucz. Ciekawe. Nie działa. Pewnie burza uszkodziła linie telefoniczne. Burza uszkodziła linie telefoniczne. Robi się niebezpiecznie. Saro, zamontowałam nowy safe w twoim biurze, a piracki eksponat włożyłem do środka, tak jak prosiłaś. Zapisałam nowy kod do safe'u i zostawiłem go na twoim biurku. Czyli tu. P4, L9, P6, L1, P8. Ja to zapamiętam? Pewnie nie. Dawać mi tu jakąś kartkę. Do tego. P4, L9, P6, L1, P8. Wow. Nie wiem, co to za ściny. Dobra, cóż to? Życie Remingtona było bardzo burzliwe i krótkie. Kapitan Henry Remington był postrachem Morza Karaibskiego początków XVIII wieku. Po serii napadów na okręty kupieckie jego zła reputacja szybko się upowszechniła. Dobra pasa Remingtona nie trwała jednak długo i ledwie po kilku latach kapitan zniknął w tajemniczych okolicznościach. Ciała Remingtona nigdy nie odnaleziono. Zweryfikowanie prawdziwości legendy o wielkim piracie stało się celem wielu historyków morskich. Liczne ekspedycje poszukiwały jego zwłok bez rezultatu. No, jak widać, się znalazły. Dobra. Coś tu można? Nie. Kliknąć. Aha, radio. W razie potrzeby zbić szybkę. Dobrze wiedzieć, gdzie jest najbliższy sprzęt przeciwpożarowy. Okej, okay. Wygląda jakbyśmy mieli zbić tą szybkę. Nie ma ucieczki przed nawałem papierkowej roboty. No cóż, dobra. Otwórzmy ten safe. Aaa, jednak nam zapisali, jak miło. Aha, P to jest pewnie prawo i lewo. Tak. Mogłam się domyślić. Okej, okay, to w prawo. Czwórka. Kurde. Dobra, P4. L9. P6. L1 i P8. Już po wszystkim. Niektórzy mówią, że ten naszyjnik w jakiś sposób łączy się z Remingtonem. Szkoda, że brakuje w nim klejnotu. O,
Droga Saro, ten naszyjnik był w posiadaniu starej karaibskiej rodziny. Ponoć jeden z przodków rodu miał związek z kapitanem Remingtonem. Dlatego wysyłam ten przedmiot tobie. Gdyby udało ci się znaleźć brakujący klejnot, twoja wystawa na pewno by na tym zyskała. Przypuszczam, że w tym pudełeczku będzie. Ja mam tylko pistolet, piracką szablę. Znajdź łom. O, tu mamy klucz. No może łom będzie w piwnicy. Przypuszczam, że tej szybki to tu nie zbije, aczkolwiek mogę spróbować tym. Albo tym. Nie. Dobra, to idziemy do piwnicy w takim razie. Zobaczyć. No, to jak już włożyłaś ten kluczyk, to mogłaś go przekręcić. Cimno tu. Okej. Okay. Lepiej. Karaibskie Muzeum Morskie. Zaproszenie na wystawę. Tutaj przechowujemy niektóre przedmioty z wystaw czasowych. Może za chwilę. O, mamy łom. Nie zauważyłam go. Tu coś jeszcze? Tak ciemno się zrobiło. Cóż to? I love. Okej. Okay. Nie ma co się martwić, wszystko działa. Wygląda na to, że konserwator zapomniał o zapasowych bezpiecznikach. Jeś mi się wydaje, że później będziemy się tym bawić. Coś się zepsuje. Tak wygląda. Dobra, na razie otwórzmy tą skrzynię. Oj. Straszący pirat. Brakujący element eksponatu. No ten naszyjnik potrzebujemy. Eksponatowi kapitana Remingtona brakuje trzech kluczowych akcesoriów, które przesłano osobno. Muszę je znaleźć i przywrócić piratowi właściwy wygląd. Karaibskie Muzeum Morskie zawsze dba o maksymalną wierność eksponatów. Dobrze, postaramy się. Ciało Remingtona zachowało się w nadzwyczajnym stanie. Kapitan jest właściwie gotowy na swoje publiczne wystąpienie. Dzisiaj się świeci mu z paszczy. Klejnocik tu schował, no proszę. A ja myślałam, że mu się tak świeci, bo jest nawiedzony, czy coś. Dobra. Nie wiem, czemu mam straszne przecinki tutaj. W każdym razie możemy mu dać pistolet. O Jezu. Teraz to dopiero zaczynam myśleć, że jest nawiedzony. Dobra, masz. No mi też. To nie jest najlepszy pomysł, chyba żeby to dokańczać, no ale nie mamy wyboru. Dobra. Klejnot tu. Unbelievable. The jewel casing claimed the gem as its piękny klejnot. Dobra, no zaszalejmy z panem piratem. Proszę. Światła pękają. No i się popsuło. Okej, okay, brakujący element eksponatu. Spalone bezpieczniki. Sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami i napraw ją. Haha, wiedziałam, że tam wrócimy. Burza musiała spowodować awarię zasilania. Ja nie wiem, czy to taka zwyczajna burza. Powinnam sprawdzić skrzynkę z bezpiecznikami. Może sama będę w stanie ją naprawić. Jak się miewasz? Mom,
You know I'm scared of the dark. Could you check the fuse box? A te przycinki zaczynają mnie irytować. Jej! Nawet tu mu się świecą oczy. Dobra, to w piwnicy było, nie? No ale łomem nie poświecę. Co teraz? Mamy tu jakąś latarkę czy coś takiego? To jest ta skrzynka, której nie możemy też otworzyć. Chyba, że łomem. A łomem nie możemy zbić szybki? O! Ciachaj mocno. No jest latarka. Mogę coś jeszcze wziąć? Siekierę! Będziemy latać z siekierą. Będziemy mordować wszystkich. Mamy pierwszy hidden object. Świetnie, w takich ciemnościach. Ha, ha. Bardzo zabawne. Okej. Okay. O, możemy przełączyć się na Mahjonga. To pewnie wyłączy nam przeszukiwanie przedmiotów. Chętnie bym to zobaczyła, ale z drugiej strony... Bym poszukała. Kurczę, no. Dobra, poszukamy. Najwyżej jak nie będę mogła znaleźć, to spróbuję tego Mahjonga zobaczyć. Okej. Potrzebujemy bezpieczniki, rękawiczki, wieszak... gaśnice. Tu mamy gaśnicę. Wieszak. Bezpieczniki? Rękawiczki. Czy kubek tu jest? Jest. Statyw, laska. Statyw. Potrzebuję śrubokrętu. Aha. A, baterie. Okej, okay. Tu mam jeszcze wiadro. A. Zdjęcie, które jest schowane. Aha, w ten sposób. Okej. Okay. Koń! A, bo tu są jeszcze rzeczy. Tu mamy statyw. O, tu mamy konia. Mamy koronę. Mamy karty. Aha, została tylko korona. Okej, to najwyżej zobaczymy sobie tego Mahjonga następnym razem. Ach, tu! Boże drogi. Okej, znaleźliśmy bezpieczniki. Możemy działać. Okej, mamy trzy bezpieczniki. To nie powinno być trudne. Czerwony, niebieski i żółty. Yes! Yes! The power has been restored. Dobra. Nie ma pirata! Co się stało z piratem? Cóż to? Złoty sygnet. Ja też. I can't believe my eyes. The showpiece just ran away. And he dropped tak, już to widziałam. Sygnet jakiś. Okej. To gdzie uciekł nasz pirat? Któż to może wiedzieć? Ale coś czuję, że ten sygnet nam pomoże tutaj. Piracka moneta! Jak ten! Jak w piratach... Jak w tym filmie, Piraci z Karaibów. Uwielbiam ten film. Ah!
co tam robisz? Mom! You serve my purpose, maiden. Sail forth my ship to Skull Island. Popsuł nam muzeum! Ale epicki widok. Statek wpływa nam do muzeum. No cóż, nowe zadanie, uratuj córkę. Okej. Okay. Moja córka została porwana przez ożywionego pirata z XVIII wieku. Jak to w ogóle brzmi? I to wszystko moja wina. Muszę podążyć śladami pirata i uratować córkę, nim stanie się coś jeszcze gorszego. Śladami piratów. Dobra. Ale to myślę, że już następnym razem. Tutaj wam na razie podziękuję. O, stoi tam. Stoi tam i czyha. Tutaj wam na razie podziękuję. Dajcie znać, jak wam się podoba nam początek. I cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Nightmares from the Deep. Cześć!